Nazywam się Hermon Emanuel, mam 25 lat. Pochodzę z Erytrei. Erytrea. Kraj rządzony przez jeden z najbardziej represyjnych reżimów świata. Tu obywatele są przymusowo wcielani do armii. Hermon jako jedynej w rodzinie udało się uniknąć służby. Uciekła do Sudanu, gdzie chciała znaleźć pracę. W Erytrei, jako żołnierz, mogła zarobić równowartość 200 zł miesięcznie. Nie planowałam przyjazdu do Europy. Zaczęłam pracę w Sudanie. Ale jeśli wiadomo, że mieszkasz sama, a ja mieszkałam, to łatwo o włamanie. Ci, co włamali się do mnie, mówili, że są z policji. Poprosili o dowód. Zniszczyli go. Następnie wepchnęli mnie do samochodu. W środku było już wiele osób. Nie mieliśmy jedzenia, tylko trochę wody. Po 6 ciężkich dniach dojechaliśmy do Libii. Libia, kraj od blisko 10 lat ogarnięty konfliktami wewnętrznymi, stał się Eldorado dla grup przestępczych, głównie przemytników, którzy zarabiają na przerzucaniu ludzi do Europy. Ponad połowa płynących z Afryki przez Morze Śródziemne wyrusza właśnie z Libii. Wszyscy wiedzą o Libii. Dają ci telefon, żebyś mogła zadzwonić do rodziny i poprosić o pieniądze. Czy oni dzwonili do twojej rodziny, by zapłaciła za uwolnienie? Tak. A jeśli by nie zapłacili, to co? Nie płacisz, umierasz. Nie ma wyjścia. Jak twoja rodzina zdołała uzbierać tyle pieniędzy? Moja mama poprosiła o pomoc całą rodzinę. Z taty strony i ze swojej. 2 lata czekała, aż uzbierają całą kwotę. 3,5 tysiąca dolarów i potem jeszcze 1500. 3,5 tysiąca dolarów, potem 1500 dolarów. Cała rodzina się na to składała, a potem została wsadzona na łódź i wysłana na siłę do Europy. Próbowałam wtedy pokonać morze, ale złapała mnie libijska straż przybrzeżna i zostałam wsadzona do więzienia. Jak długo tam byłaś? 3 miesiące.